Wodnice. Tu przeprowadziła się rodzina Gipleya. Pewnego dnia Gipleya odwiedza sąsiad Noob, który prosi go o pomoc. Prowadzi on swój własny sklep, wszystko po 2 złote. Niestety Pro otworzył konkurencyjny prestiżowy sklep i Noob ma coraz mniej klientów. Gipley postanawia mu pomóc. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 8000 kciuków. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału i twój guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie zamień go już teraz na szary z dzwoneczkiem. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i słuchajcie, dzisiaj mamy ważny dzień, ponieważ razem z Gplay.com przeprowadzamy się do nowego domu i razem z nami będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda i jak będziemy teraz mieszkać. Otóż zobaczcie, ile mamy tutaj bagaży. Naprawdę dużo czasu nam zajęło, żeby to spakować, przewieźć. Mamy tutaj telewizor, wszystko, dlatego jak tam Gplay.ka, bierzesz już tutaj pierwsze rzeczy do naszego domku? Tak, biorę, już się nie mogę doczekać. Słuchaj, jak poznamy sąsiadów, w ogóle się rozpakujemy, ojejku, ale jeszcze trochę rzeczy zostało w naszym starym domu. Musimy no, to wszystko, ale ładna policja, no? Wiesz co, damy radę. Chodź, idziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Wow, naprawdę fajny domek, dużo przestrzeni. W ogóle na zdjęciach widziałem, że jest basen, słuchaj, na zewnątrz. Jacie, jest basen, Gplay.ka, patrz jaki raj. Mamy tutaj automat do picia, mamy tutaj grillka, basen, ja skakuję na główkę. I superancko, ale zabawa, naprawdę, wow, jest nawet apteczka, jakby komuś coś się stało, jakieś picie, no świetna sprawa, Gplay.ka, musimy teraz się tylko rozpakować, będziemy później musieli jeszcze pojechać po dzieci i co, powoli będziemy tutaj działać, tu jest łazienka. Tak, to działaj już, ja może pójdę w ogóle po resztę rzeczy, jakby coś, bo przecież jeszcze zapomniałam swoje ulubione normalnie tej ekspresu do kawy z domu, jacie, dobra, to lecę, słuchaj, lecę. Gplay.ka, okej, także jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani razem z Gplay.ką. Musimy tutaj gdzieś odłożyć te rzeczy. Na razie nie mamy zbytnio miejsca, ale postaram się na razie tu jakoś to w miarę poukładać. I słuchajcie, będziemy niedługo szli właśnie się rozejrzeć tutaj po okolicy, zobaczyć, co się tutaj dzieje, jakich mamy sąsiadów. W ogóle tutaj najprawdopodobniej zobaczcie, jakieś nuby mieszkają, nie wiem, domek z drabinkami. Tam ogólnie jeszcze w sumie nie byłem. I tutaj jacie, cała rodzinka, patrzcie, tutaj biega nubu. Dzień dobry! O, dzień dobry, witam, my tutaj jesteśmy nowymi sąsiadami chyba państwa, gdzie państwo mieszkają? Tutaj mieszkamy, witam, czy pan się nazywa pan Gplay? Dokładnie tak, a skąd pan mnie zna, z internetu? Tak, z internetu, ja widziałem już różne trolle, żonka, przesuń się, co ty robisz normalnie. Proszę pana, ja mam taka dla pana mega ważną sprawę, bo jejku, ja tutaj w ogóle prowadzę sklepik, tutaj w ogóle jest mój domek, ale no taki ubogi trochę, mieszkamy sobie tutaj w cztery nie szkodzi. Rodziny, ale ładnie. Ważne, żeby było przytulnie i żeby państwu się fajnie mieszkało, prawda? Dokładnie. Proszę pana, ja tutaj w ogóle prowadzę sklep, oczywiście zapraszam pana Gplay.ka, pana widziałam filmy i wszystko, proszę bardzo, jest mój sklep i pan zobaczy tutaj, oczywiście ale w ogóle są klienci. Chwila, jaka tutaj do pana kolejka, nawet namiot rozłożyli, żeby tutaj spać, to co tutaj kolejki są rano i wieczorem, od dnia do nocy samej, że ludzie aż śpią pod pana sklepem? Proszę pana, zazwyczaj tak jest, bo to jest sklep, wszystko po 2 złote, proszę pana, pan wszystko kupi, dobra, żonka, dzieci, poczekajcie tutaj, ja porozmawiam z panem Gplay.ka na osobność. To można bez kolejki zobaczyć, wejść? Oczywiście, zapraszam bardzo. Ja przepraszam, że się tutaj pchamy, panowie, ale my tylko tutaj na chwilę. Ja nie mogę, i co to wszystko za 2 złote? Jest nawet telewizor za 2 ziko, jak to się panu opłaca w ogóle? Proszę ja nie mogę. Pana, a no ja mam swoje sposoby, tutaj proszę bardzo, noże nawet najnowsze, tutaj za 2 złote, tutaj narzędzia, wszystko. I niedługo święta wielkanocne, pan lubi w ogóle święta wielkanocne? No uwielbiam, świetnie. No tutaj jajeczka, proszę pana. O, to mogę, ale, później panu zapłacę. Pan, ale właśnie, czego tak naprawdę pan ode mnie chce, bo coś powiedział pan, że potrzebuje pomocy jakiejś? Bo chodzi o to, że proszę pana, ostatnio tutaj się też taki pro, on mój odwieczny wróg, jak ja go nie lubię, i on otworzył sklep, pan rozumie? Sklep dla prestiżowych i po prostu tam otworzył sklep i mi podbiera klientów i bardzo, ja wiem, że on oszukuje klientów, proszę pana, oszukuje, tak, ja nie oszukuję, on oszukuje. No. I proszę pana, ja mam do pana mega ważną sprawę, czy pan mi pomógł normalnie i poszedł tak tam jako po prostu taki szpieg, jako pracownik szpieg i po prostu ja panu zapłacę, pan będzie miał wszystko za darmo, tylko pan normalnie tak
tam zamontuję kamery, ja mam specjalne kamery i pan nagle oszukuje klientów. Ja wtedy, proszę pana, jak ja pójdę na policję i normalnie on się w końcu stąd wyniesie, proszę bardzo. Dobra, i pan no to mu będzie, zniszczy ten interes. To będzie bardziej taka sąsiedzka przysługa, raczej nie będę niszczył, postaram się coś tam nagrać, jakieś, nie wiem, próba oszustw czy coś, no jak coś, to pan będzie widział wszystko na kamerze. Dobra, tu idę, super, powiem, panie. Nie wiem, że chcę się tam na przykład zatrudnić czy coś i coś wymyślimy. Dobra, to do zobaczenia, dobra. Sąsiedzie, pa. Pa. Okej, okay, jak widzicie, już tutaj mam szansę nawiązać jakieś pozytywne relacje z moim sąsiadem, który ma tutaj niedaleko sklep i będziemy mogli w sumie razem współpracować, bo tak blisko będziemy mieli do sklepu, a wszystko będziemy mieli za darmo, także myślę, że to jest fajna opcja, żeby mu pomóc, a tym bardziej, że powiedział, że tutaj sprzedaje rzeczy jakiś oszust, także myślę, że tak naprawdę może uda nam się tutaj z tym oszustem uporać. Nowy sklep Pro, mamy wszystko, co potrzebujesz. O, dzień dobry, witam pana Pro, bardzo serdecznie. Zapraszam bardzo serdecznie do mojego sklepu prestiżowych, nie ten noob, co tam mieszka, tam pan niech nie kupuje, to no, nuby są, tam śmierdzi, a tutaj dobra. U mnie poczęstunek, proszę bardzo, pana tutaj bardzo dobre, Coca-Cola się napisze, wszystko. Dobra, tak? Proszę pana, a ogólnie czy szuka pan może, nie wiem, tutaj jakichś nowych ludzi do pracy, czy coś w tym stylu, żebym po prostu, nie wiem, rozwinąć skrzydła, ja szukam pracy, nie wiem, za nawet jakieś marne grosze mógłbym pracować, żeby tutaj sobie dorobić i się nauczyć fachu po prostu kasjera. Proszę pana, no w sumie to jest dobry pomysł, bo ja w sumie tutaj sam siedzę, a przecież ja jestem pro, to ja powinienem mieć jakichś pracowników. No pan by chciał pracować, to jest pan zatrudniony. O! Już? Już jestem zatrudniony? Tak. No to świetnie, to mam dla pana jajeczka? Prezent. Normalnie tutaj koszyczek z jajeczkami na święta. Kocham i co? Normalnie święta. I będę po prostu obsługiwał święta. Klientów, tak? Co jeszcze będzie moim obowiązkiem? Co mam robić? Już mogę panu dać pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie tutaj polega na tym, bo dzisiaj mamy właśnie tam dostawę różnych produktów i pan by pojechał po prostu w jedno miejsce, właśnie tym naszym tutaj dostawczym samochodem. Proszę zobaczyć, jaki piękny. No, tam za ten fajne. Most. Tak. Tam za ten most, tam jest pan taki Zbycho i on po prostu nam dostarczy te towary, także te poczekam, pan pojedzie, wszystko dobra, będzie git, dobra? Dobra, super. Ja, dla mnie to będzie czysta przyjemność takim świetnie. Wozem pojechać, ja nie mogę, jadę ciężarówką, pierwszy raz jadę taką ciężarówką w Minecraft, słuchajcie, dlatego trochę się stresuję, ale słuchajcie, dobra, skręcimy tutaj, ała, upadłem lekko, okej, okay, dobra, ej, coś mi się tutaj zablokowało, chwila, ej, gdzie zniknęła ta ciężarówka i popsuła mi się chyba? A, dobra, tam jest. Skąd ona się tam wzięła? Ja nie mogę, naprawdę ciężko ją opanować. Ale dobra, mam nadzieję, że pojedziemy za ten most. Dobra, skręcamy, słuchajcie. Pyk, pyk, pyk. I... O nie. Słuchajcie, co tu się dzieje? Straciłem kontrolę po prostu nad tym pojazdem. A w sumie... A może w sumie bym mógł tutaj wyskoczyć, słuchajcie, bo jak on jest złodziejem i tak naprawdę tutaj oszukuje ludzi, no to byśmy mu zniszczyli tą ciężarówkę, pomogli temu noobowi i wtedy on będzie miał wszystkich klientów, dlatego słuchajcie, może teraz wyskoczymy do wody, woohoo, ja nie mogę, jego ciężarówka się tu w tym momencie, patrzcie, zatopiła, ja nie mogę, no trochę zły jestem, mam nadzieję, że ten noobek mnie nie oszukał i naprawdę tamten sprzedawca to jest oszust i że złapiemy go na gorącym uczynku, zresztą mam w sumie kamery, patrzcie, widzę go tam jak sobie skacze. No, mogę go obserwować teraz na kamerach. Okej, dobra, wracamy i szybko po prostu powiemy, że tutaj straciłem kontrolę nad pojazdem i niestety wleciał do wody. Mam nadzieję, że się nie zorientuje, że coś tutaj kombinuje, w ogóle nie sprawdzi kamer. Halo, halo, proszę dobra, pana, tak? Pani Pro, i co, stała się tragedia, jechałem tam mostem co? I normalnie ciężarówka wpadła do wody, zatopiła co? Się i już teraz no, nie ma tej ciężarówki, no wszystko się poprzepalało tam najprawdopodobniej. Co pan normalnie, pan zwariował, tutaj, pan tutaj po lewej, widzi pan, jest zatopiona, pana. Nie wiem co z tym teraz zrobimy, czy na policję, nie. Czy co. Dobra, proszę pana, ja ci normalnie teraz nie mamy dostaw, to dobra, wezmę swój drugi samochód, pan się chyba do niczego nie nadaje, pan nawet samochodem, no dobra, ale nie, może jakiś wypadek, ja myślałem, czy coś. Że ja będę obsługiwał klientów w sklepie jako kasjer, czy coś w tym stylu, a nie, no że proszę, będę tu pod towar jeździł. Proszę oczy pokażę, pokazać oczy, może panu coś do oka wpadło, pan normalnie nie. Tam zobaczył w drugim, nic na pewno, dobra, nic, proszę nic pana, mi do oka okay. Nie wpadło, na pewno. Dobra, proszę pana, to zróbmy tak, może niech pan właśnie poobsługuje klientów, a ja po prostu pojadę moim drugim samochodem, po prostu po te wszystkie jakieś rzeczy, a niech pan tutaj zagaduje, niech pan sprzedaje, do widzenia. Dobra, do widzenia, nie ma sprawy. Ej, w sumie zostawił mi cały sklep, ja normalnie sobie mogę tutaj, nie wiem, coś podjeść nawet czy coś, ale nie no, nie będziemy robili lipy. Możemy mu tutaj zrobić jakieś przemeblowanie, jak ja nawet kasy nie umiem obsługiwać, słuchajcie, ja nawet nie wiem jak tutaj się kasę obsługuje, a jak przyjdzie
jakiś klient, to oczywiście nie będę mu nic sprzedał, o, nawet bankomaty, kompy. No, nieźle. Słuchajcie, mam monitoring, nie mogę też nic za bardzo robić, bo teraz na tych wszystkich kamerach może mnie obserwować Nubek. I widzicie, ja tutaj mogę nagrywać. O, patrzcie, idą jacyś ludzie w ogóle chyba do sklepu. Wow, dobra, także idziemy tutaj, może ich obsłużymy. Zaprosimy. Dzień dobry, witamy w naszym prestiżowym sklepie. Proszę wchodzić, zapraszam, można się tutaj rozgościć. Mamy tutaj praktycznie wszystko, co państwo tylko chcą. Od ciuchów, po jedzenie, komputery, monitory, wszyściutko, dokładnie tak. No to tak, może te, o, jakie fajne świeże bułeczki, tam te świeże bułeczki chciał, ile one kosztują? Bułeczki? Tutaj mamy te bagietki. No tak. One akurat kosztują, wie pan co, 10 tysięcy za jedną sztukę. Tylko no, one 10 tysięcy. Takie ojejku, drogie są. Takie drogie, proszę pana, w tym sklepie jest aż tak dobra. No dobra, cóż, ja jestem prestiżowy, ja jestem pro, jak pan widzi, to ja wezmę te bułeczki. Nie, ale także wie pan co, jednak to. One są stare, one są czerstwe, to pieczywo tutaj leżało już 2 tygodnie i nie ma sensu w ogóle tego kupować. Ale ja chcę kupić, proszę pana, ja nie, chcę kupić, co pan chce do pan mnie sobie mówi. Zęba ukruszyć? To jest takie twarde pieczywo, że pan zęba ukruszy. Może dobra. Coś innego, na coś innego pan by się jednak zdecydował, co? No dobra, może, o, jaki ładny monitor, w sumie mi się przyda, bo właśnie tam ten stary to trochę, wie pan, się psuje. To wezmę ten monitor, ile on kosztuje normalnie? No to akurat 30 tysięcy. Złotych kosztuje. Co pan gada, przecież to jest drogie. No drogie, drogie, ale sprzęcik pierwsza klasa, nie? Tak, no to biorę. Nie no, żartowałem, nie pierwsza klasa, znaczy tu jest 1 Hz i tutaj 1 FPS pan będzie miał, tu w Minecrafta nawet nie idzie na takim pograć, na takim monitorze. To jest kiepska sprawa, on nawet nie ma gwarancji i ogólnie on tutaj już leży od 3 lat i nikt go nie chce. Ja bym jednak pana w sumie tutaj nie namawiał na niego, no. To może nie wiem, chociaż okularki wezmę, bo mi się nudzi, ile te okularki. Okularki są beznadziejne. Panie, te okularki to w ogóle się do niczego nie nadają. One nawet nie mają tutaj filtra na promienie UV i po prostu wzrok się popsuje od tych okularów. Ale podobają mi się, ja jednak je chcę. Ja je biorę. Dobra, to bierz pan za darmo i uciekaj pan za tutaj. Szybciutko, tak, za darmo, niech pan bierze. Pan niech pan rozda, za darmo, nie ma sprawy. Dzięki ziomeczku, dobra, to firmy. No, do widzenia, do widzenia, pa. Pa, do widzenia. Okej. Pięknie, do widzenia. No i słuchajcie, pierwszy klient, myślę, że się trochę zniechęcił na ten sklep. Najpierw w sumie mu podawałem jakieś ceny z kosmosu i tak chciał to kupić, ale później tak go zniechęciłem i dałem mu za darmo i tak nie zarobi nic ten pro teraz, bo mu za darmo dałem te okularki. Nie wiem, czy tu teraz za momencie ktoś znowu przyjdzie, ale ogólnie możemy, słuchajcie, to na przykład po przemeblowanie zrobić, żeby tutaj nie było widać tych produktów. Gdzieś tam na górze na przykład, pyk, i tutaj poustawiamy. Gdzieś tak wysoko te wszystkie produkty, żeby nikt nie widział tutaj, co się za bardzo dzieje. I chwila, drzwi się otworzyły, kogoś tutaj słyszałem. O, dzień dobry panie pro, witam. Dzień dobry, witam. Jak tam, proszę pana, jak tam? No, biznes leci. Przyszli klienci, ale ogólnie jakiś jacyś wybredni, nic im się nie podobało. Naprawdę? I koniec końców to no, za bardzo nic nie kupili. Bo właśnie widziałem, że szedł z okularami. Myślałem, że kupił okulary. Nie, no wie pan co, ogólnie to dałem mu je za darmo, bo on powiedział w ogóle, że że one są kiepskie i że w sumie za nie nie zapłaci, no i powiedziałem, że może wziąć. Ale jak to za darmo, jejku, to pan trochę, no nie tak się nie robi, no tutaj ma pan pierwszą reprymendę. A co to jest? Co to jest u góry w ogóle? No chciałem tutaj zrobić taki nowoczesny design, że jak ktoś przyjdzie, to będzie w szoku po prostu, jak tutaj jest ładnie, panie szefie, no. Proszę pana, nie dosięgnie nikt tam przecież, ja nawet nie, a kiedy jakaś wypłatka będzie, co? Ja tutaj czekam na jakąś wypłatę. No jeszcze nie, no proszę pana, teraz ma godzinę. Dobrze, jeszcze pan ma tutaj do zrobienia jedną rzecz, bo tutaj są stare jedzenia, ale ja kupiłem. Stary? Spoko, ja kupiłem, a pan to mi kazał dzisiaj to jeść, ej. Czyli no stare mi pan jedzenie kazał jeść? Nie, proszę pana, rano były dobre, ale się zepsuły, no już troszkę starawe były. Niech pan tutaj, może nie wszystko, nie wszystkie kawałki pizzy, ale niech pan tutaj pizzę rozłoży, dobrze? Dobra, ja tutaj to wezmę cztery. To cztery tutaj. I w sumie sobie tutaj je zjem może, co? Miom, 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 bo pan to robi. przerwa tutaj jest, tak? Pan, na obiad teraz. I można nie. wcinać, tak? Nie, proszę pana, denerwuje mnie to, pan się zachowuje po prostu bezczelnie tutaj. Co to jest za kamera? Kamera? Nie wiem, no jakaś może telekamera, tygodnia, albo nie wiem skąd ona się tu wzięła. Wie pan co, niech pan stąd, ja pana podejrzewam. Pan normalnie tutaj, wcześniej mi dobrze szło, a odkąd pan jest tutaj, po prostu to mi idzie kwalarz gorzej. Wie pan co, jest pan zwolniony, jeśli pan tutaj je hot dogi, proszę zostawić te hot dogi, a jakaś są wypłata? Moje hot dogi. Co to ma być? Ma pan tutaj 1 złoto normalnie za dzisiejszy dzień i pan więcej nie dostanie, proszę się stąd wynosić, pan rozumie? Tak, pan 1 złoto, jak ten sklep warty jest miliona, ty mi 1 sztabkę złota. I tak, słuchaj, zobaczysz, najlepszy sklep
sklep jest tutaj obok, sklepek Nuba. Co? I podobno ty oszukujesz Nuba? Ludzi, wszystko mamy nagrane. Jak oszukiwałeś, nie. To mamy nagrane twoje oszustwa. Jakie oszustwa? Wszystkie. Słuchaj, ten Nub, ja tego nienawidzę, Nuba. Ja słuchaj, ja go... Tak, to ja mu normalnie rozwalę ten sklepik jego, rozwalę mu ten sklepik, rozumiesz? Nie rozwalisz, pójdziesz siedzieć za to, zobaczysz, jeśli tylko coś będziesz kombinował, no. Tak, no to dobra, no dobra, to jak uważasz, to chodź normalnie. Ej, co ty robisz? Ej, wypuść mnie, ja nie mogę ratunku, pomocy, pomocy, niech mnie ktoś uwolni. Schowany. Ja idę rozwalić, słuchaj, ten sklep Nuba, będzie po nim, ja już mam tego Nuba dość, cały czas mi psuje plany. Ja nie mogę, widzieliście tego pro, on ma jakieś klatki, uwięził mnie tutaj i teraz nie mogę wyjść. Słuchajcie, mogę jedynie tutaj obserwować na kamerach, co się dzieje w jego sklepie. Na razie w sumie jest w miarę tutaj widać sytuacja opanowana, ale tak naprawdę mam nadzieję, że Nubek tam obserwuje i mnie zobaczy na kamerze, że tu potrzebuje pomocy, bo ta kamera mnie będzie widziała. Tak. Tutaj, proszę, proszę mnie uwolnić! Potrzebuję pomocy! Wow, ale jesteś silny, Nubie! Ja nie mogę! Uwięził mnie ten pro, powiedział, że idzie zniszczyć pana sklep, musimy coś z tym zrobić! Widział pan wszystko na kamerze? No widziałem, właśnie widziałem, ale trochę się głos popsuł i nie słyszałem, co on tam gada. Ja cię, ale proszę pana, to ja my sobie nie damy sobie rady. Potrzebujemy jakiś sprzęt. Też mu możemy zniszczyć jakimś sprzętem. Potrzebujemy, nie wiem, jakieś, nie wiem, samochody czy coś, jakiś ciężki sprzęt, dzięki któremu byśmy mogli mu też zniszczyć sklep. Po prostu będziemy walczyli. Masz jakiś pomysł? No nie, on tutaj mieszka w ogóle, fajna hacjenda, nie? Ty, no to może u niego w domu coś będzie, może się tutaj wkradniemy i znajdziemy, nie wiem, jakieś, wiesz co, trole, pułapki, może jakieś maszyny i po prostu zniszczymy mu ten sklep, będzie odwet. W ogóle wziąłeś tam wszystko, zabezpieczyłeś u siebie w sklepie? No, wziąłem sobie kasę, ale dzisiaj zarobiłem tylko 10 zł, bo właśnie, nie umiem parkurować. Czekaj, tędy może się da radę doskoczyć, zobacz, jest, udało mi się. To może ja tutaj, nie wiem, znajdę jakieś karty czy coś, żeby tutaj... Ja próbuję, patrz. No, dawaj. Ej, Nubek! No ja nie mogę, ty jesteś Nubkiem, musisz uważać, poczekaj, może tutaj ta karta może tu będzie pasować. Chodź tutaj, Nubek, otworzę ci wejście. Okej, dobra, jesteśmy, go teraz tutaj nie ma, poszedł atakować twój sklep. Patrz, drzwi wyłamane, ktoś już tutaj się wkradł, czy o co chodzi, czy on tu drzwi nie ma? Pewnie przyszedł tutaj przed pójściem do mojego sklepu, żeby wziąć rzeczy i taki był zły i jest silny, wiesz, po prostu bum, drzwi i koniec po nich, koniec. No dobra, dobra, słuchaj, gdzie on tutaj może trzymać jakieś, wiesz co, rzeczy, tutaj jest prysznic, to raczej nie. No, od razu czekaj, się umyję trochę, czekaj. Dobra, to umyj się, a ja słuchaj, idę poszukać tutaj jakieś ten. Dobra. Ty, jest jakaś skrzynka, ale zabezpieczona na kot niestety. Nie wiem, jaki jest kot, masz pomysł jakiś? Patrz, ten papier toaletowy, on pachnie fiołkami. Co? Wow, papier toaletowy, o czym ty mówisz? Ej, ty, czekaj, w ogóle tutaj coś znalazłem, tam jest jakaś ukryta skrzynka, przypadkowo ją otworzyłem. Ej, poczekaj, tutaj jest kod 2574, Nubek, ty jesteś wspaniałomyślny, to dzięki temu pachnącemu papierowi toaletowemu to odkryliśmy, ja nie mogę. Wpisuj szybko, 2574, uwaga, 2574, działa, zobacz, ja nie mogę, ty, mam tutaj jakąś maszynę w ogóle. Są jakieś kulce, miny. Wow. Dawaj, bierz tutaj te rzeczy. Biorę, i zrobimy mu pułapkę. Słuchaj, i normalnie mu tu wysadzimy, słuchaj. To mnie najbardziej ciekawi, ta maszyna. To jest jakiś kopacz najprawdopodobniej. Nie wiem, wypróbujemy to na jego sklepie czy na jego domku, co? Na jego sklepie, słuchaj, ja chcę te diamenty, ja chcę mieć. Dobra, słuchaj, uwaga, kładziemy to, nie wiem, czy tylko to będzie potrzebna jakaś benzyna, czy coś. Słuchaj, do tego masz jakieś, nie wiem, benzynę, czy cokolwiek, tutaj, żeby można było tym sterować. Ty, tutaj są jakieś lasery, może one po prostu tutaj, dzięki tym laserom możemy, wiesz co, po prostu niszczyć tutaj wszystkie rzeczy. To co, ja spróbuję, słuchaj, wsiąść, ale nie mam benzyny, nie umiem tego odpalić. Może ma w tym swoim normalnie sklepie tutaj, ja mu tutaj zniszczę normalnie, nie lubię go, co ty jesteś taki normalnie, ty, tutaj jest coś. Ty, benzyna, dobra, to dawaj ją, szybko spróbujemy ją, słuchaj, tutaj załadować i mam nadzieję, że odpalimy tą machinę, bo to jest naprawdę mega, mega wygląda, dobra, uwaga, ty, czekaj. Ty, no nie działa, czekaj, włożyłem tutaj do jakiegoś ekwipunku to. Nie wiem, Nubek, może ty będziesz umiał to naprawić, tą machinę. Spróbuj ty wsiąść i może to odpalisz, nie? Dawaj, jak tam idzie? No, działa? Uważaj, ja nie mogę, laser tutaj jakiś niebieski. Ja to razi. Dobra, dawaj, Nubek. Dawaj, spróbuj na dół opuścić. Spróbuj shift i spację tutaj, kontrol i spację klikać. Wow. O, dobrze, do góry i na dół działa. Ten laser wtedy idzie. Działa, dawaj, razimy. Ja nie mogę. Wysiadłem. Wow, nie umiem tego aż tak dobrze.
dobrze prowadzić. Dobra, w porządku, to co, jedziemy tutaj na niego. Dawaj. I jak to się robi? Jedziesz, jedziesz i raź tutaj prądem, dobra, laserami, pięknie. I teraz w dół, teraz kontrol kliknij, uwaga. I w dół po prostu, i pięknie. Wow. Czekaj, idę pozbierać diamenty, teraz nie raź, uwaga, bo tutaj... Uważaj, no, ja cię kocham, ile diamentów zrobimy, sobie tutaj zbroję. I dzięki temu będziemy mogli... Ty w ogóle, ty jesteś naprawdę zdolny, ja tutaj nie umiałem tym jeździć. Ja, i tutaj zniszczyłeś normalnie aż podłogę, ile bloków. Pięknie, cały sklep został zniszczony. Lubek, ty masz talent do tego, powinieneś pracować tutaj takimi maszynami gdzieś. Może burmistrz by cię normalnie zatrudnił czy coś. I nie wiem, na koparce ja czy gdzieś byś tu robił. Ja chciałem cię zatrudnić, ale nie chciał mnie zatrudnić. Dobra, słuchaj, bo sklepik jest zniszczony. Wszystko. Może pójdziemy Jej. Zobaczyć co z twoim sklepem, co? Bo może tam Jej. Się coś stało. Tutaj Racja. Normalnie porozkładamy jeszcze, słuchaj, jakieś kolce, pułapki. Tak. Powylewamy tutaj jakąś właśnie tutaj maść toksyczną. Wylejemy, okej. Okay. Może ktoś tutaj wleci. I pułapki tutaj jakieś. Ogrodzenie, okej, okay, kolczaste. Żeby tutaj nikt nie przeszedł. Miny jeszcze, słuchaj, i zrobimy tutaj po prostu takie zabezpieczenie, żeby nikt się tam nie mógł dostać. Tutaj kujące jakieś, widzisz te. Miny tutaj jeszcze porozkładamy. I choć idziemy szybko zobaczyć, co z twoim sklepem, bo nie wiadomo, czy on w ogóle jeszcze, wiesz co, przetrwał. No to kulece! Ała! Ale mnie to zabolało! Ja nie mogę, Lubek! Widziałeś, jak mnie wyrzuciło! Chodź lepiej stamtąd zwiewamy, bo to jest niebezpieczne! Czekaj, ty, czekaj, gdzie jest twój sklepik? Ty, pod twoim sklepem dalej jest kolejka! Nie wygląda ale na jakiś zniszczony czy okradziony! Ja nie ale mogę, mam nadzieję, że Dziplejka w ogóle już się tam wprowadziła do domu. Ja, czyli słuchaj, oni może tak naprawdę, nie wiem, tu zrobili jakąś zasadzkę czy coś. Chodź, no, zobaczymy. Może. Ty, no wygląda wszystko w porządku, jakby było nieruszone. Jest. Ej, chwila, to jest podejrzane. No. Czekaj, Nubek, weź sobie zrób najlepiej z tych bloków zbrojkę diamentową. I super, tutaj, kozak. O, bierzesz też swoich ludzi z nami do pomocy? Tak. Tak, biorę, też tę zbrojkę masz tutaj, jak coś do ciebie teraz właśnie tutaj stworzę, zatem proszę bardzo. O, dzięki, bardzo, dzięki. Jakiś miał. Mieczyk też możesz zrobić, słuchaj. Mieczyk to się nam przyda. I słuchaj, musimy się tutaj rozejrzeć w okolicy, gdzie oni w ogóle poszli i co kombinowali, bo nie ma ich w domku, nie ma ich w sklepie i nie ma ich pod swoim domkiem. Masz te mieczyki jeszcze, co? Masz tutaj, proszę. I słuchaj, wiesz co, oni mogli po prostu jakąś zasadzkę zrobić na nas. Ja się martwię teraz, Dziplej. No chodź. Chodźcie, koledzy, razem idziemy się rozejrzeć. No, chodźcie, chodźcie, musimy tutaj zobaczyć, co się dzieje. Ej, chwila, tu jest jakaś maszyna, jakiś ciężki sprzęt. Ej, tutaj są, czaili się za rogiem. Oni tutaj coś przygotowali, patrzcie. O nie, Nubki, dawajcie, atakujemy. Ej, czy Nuby, twoi koledzy sobie poradzą z nimi w ogóle, tak, co? Dadzą radę? Dadzą sobie radę. Ale oni są pro, słuchaj, pro kontra Nuby. Jaki pojedynek epicki. Czekaj, ja może wsiądę tutaj do tej machiny. Tylko znowu, wow, dobra, ją mogę sterować. Także wszystko. Uwaga, rozjadę ich tutaj. Uwaga, z drogiej śledzie, bo Gplay jedzie. Juhu. Ja nie mogę, ale zabawa, słuchaj. I normalnie tutaj teraz mogę podnieść tutaj to, tylko nie za dużo tutaj widzę w ogóle, to ciężko jest do opanowania. Ty, pokonaliśmy już ich? Ej, tutaj. A to ty w ogóle, jak ci na oczy śmiesznie to wygląda, Nubku. Dobra, ty, no to co? Pokonaliśmy ich, co? Udało nam się w ogóle to wygrać. Epicko. Myślisz, mega, że już teraz nie będą ci przeszkadzać, że wszystko będzie w porządku? Ja myślę, że teraz, słuchaj, jesteś moim najlepszym klientem. Zapraszam, słuchaj, wybierz sobie jakie rzeczy chcesz. I teraz na pewno już mi, teraz tak im daliśmy popalić, że po prostu nigdy z nami nie będą zadzierać. Słuchaj, dobra. Dzięki, Dziplej, jesteś kozak. Nie ma sprawy, sąsiedzie, ja do usług, ja idę tutaj się jeszcze rozpakować i przyjdę później do sklepu, także na razie, pa. Okej, także wszystko dobrze się skończyło, pomogłem sąsiadowi i wszystko pięknie wyszło, także do następnego odcinku, trzymajcie się, pa, pa.